Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym taryfiarzem. Drugą połowę poznałem w Warszawie. Będąc na reprezentacji, a później na reprezentacjach młodzieżowych, a później grałem w Legii. Po zakończeniu drugą połowę przywiozłem do Poznania. Byłem z siebie dumny, gdy strzeliłem bramkę z wideotonem. O! W Ekstraklasie lubię, nie lubię. A nie lubię patrzeć, jak niektóre zespoły przyjeżdżają i stawiają autobus i tylko liczą na cud, że może uda im się wygrać 1-0. Kultowy tekst szatni piłkarskiej. Rąbać, siekać i uciekać. Z techniką na bakier. To było kilku. Nawet od czasu do czasu to ja też się na chlebie przewracałem, także. Największy spóźnialski, Bodek Pachelski. Największa maruda. Nie wiem, myślę, że Andrzej Iskowiak. Taki zawsze był taki niezadowolony, chodził, taki może nie malkontent, ale taki. Taki, jakby powiedzieć, powolniak. Najlepszy piłkarz, z którym grałem, Irek Okoński, zdecydowanie. Najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałem, Diego Maradona. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na boisku, dostałem czerwoną kartkę w meczu o Super Puchar, bo dostałem kanał i chciałem, jakby powiedzieć, byłem bardzo zdenerwowany i chciałem zawodnikowi się oddzięczyć. Mój rytuał przed meczem, siedzieliśmy, piliśmy kawę, no i od czasu do czasu to można było zajarać fajkę. Przeciwnik, który śni mi się po nocach, Barcelona, bo nie strzeliłem karnego. Ostatnio było mi głupio, gdy przy losowaniu Pucharu Polski pomyliłem się z 6 na 9 czy 9 na 6. Także nawet w radiu zostałem podłapany, że czy pan Araszkiewicz preferuje pozycję 69.